Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Losowe Granie i tym razem zagramy sobie w grę Era Futbolu 2002. Gra z 2002 roku. Jest to taka gra niskobudżetowa, która może nie do końca jest jakoś idealna, ale przykuła moją uwagę, bo bardzo fajnie się w nią gra, jest taka pocieszna. Także po tej jakże profesjonalnej opinii przejdziemy do spotkania towarzyskiego. Także zagramy sobie coś takiego tutaj. Na pewno nie chcę takiego składu, że ja gram USA 60% przeciwko Argentynie 90%, bo ja tutaj za bardzo tego nie ogarniam, a jak będę miał jeszcze takich przeciwników, to ja się tutaj poskładam. Zagrajmy przeciwko, kto tu jest najsłabszy? Nie wiem, Ekwador dajmy, ja będę Anglią. Ogólnie jest tutaj polski skład w pełni tak jak trzeba. Wszystkie nazwy ten to są ok, bo jest to jakoś na tym licencji klubowej wydane, polskiej. Więc tutaj wszystko się to zgadza. Ale 60% nie zachęca, więc zagramy sobie Niemcami. Długość meczu 10 minut, noc wyłączona, deszcz wyłączony, żeby to ładnie wyglądało. Stadion weźmy sobie, taki weźmy. No i dobra, reszty nie ustawiam, bo co ja tam się znam. Chwila, jeszcze jedna rzecz. Opcje. To nie tutaj. No nic, tego już nie sprawdzę. Czyli będę trochę na czuja grał, bo nie pamiętam wszystkich. Nie pamiętam wszystkich ogólnie ustawień klawiszy. Gdzie są te Niemcy? Belgia, nie? Ale tego jest. Dobra, jest Niemcy. Dobra, niech będzie Ekwador. Pyk, pyk. I lecimy. Zagramy sobie w coś takiego. O, pięknie zawodnicy wbiegają. Jeszcze era była wtedy. Reklamy tutaj. Rozgrzewka, świetnie, mnie to nie interesuje i lecimy. Dobra, ja jestem tymi białymi. Także ja ogólnie za piłką nożną nie jestem jakoś wielkim fanem, bo jedyne mecze jakie oglądałem to tegoroczne Euro. To naprawdę są jedyne mecze jakie w życiu oglądałem. A tak wcześniej też żadne jakieś Pro Evolution Soccer czy FIFA za wiele nie grałem. No, przełączcie się. Tutaj jak już przeciwnicy dostaną piłkę, to oni tak jakoś tak szybko podają, że to jest ciężko garnąć. No, dlaczego to w ogóle nie działa, to odbieranie piłki? No nie! No nie! Jejku, jak on tam szaleje. Dobrze. Znaczy niedobrze. Mamy replay, ja nie chcę go oglądać. Ja tutaj robiłem wcześniej sobie wyniki 20 do 10, a teraz jak jest nagrywanie, to nie mogę ustrzelić nic. O jejku. A w moich zawodników to trafić nie potrafię. No niech ktoś nierówno poda. Dlaczego nie mogę tej piłki odebrać? Niby tym klawiszem, co służy do odbierania, odbieram, ale nie działa. Dobra, wypieprzę ją w dal. Co to było? Jak on strzelił od razu. O, co? Spalony? Już tu? Dobra, jakimś tam guzikiem się to wybija. Aj, nie do tego. Ale dostał w plecy. Piłką. Dlaczego oni się cofają z tą piłką? Aha, żeby teraz mnie zaatakować tutaj odpowiednio. Dobra, zrobimy komuś wjazd. Ale... A, nie ten! Zawsze mi robi wślizg ten, który stoi najdalej od piłki. Dobra, przyjmie ktoś? Nie. Przyjął. A! Dobrze, nikt mu nie odebrał. Kurde, dlaczego przeciwnicy tak to umie odebrać piłkę? A ja jak klikam, żeby odebrać piłkę, to on sobie macha nogą, a ci już ten zdąży podać. O, właśnie tak teraz. Kurde, jak oni to robią?
Naprawdę ja to zrobię, że jak nagrywam, to będę cały czas dostawał... Nie chcę patrzeć na powtórkę. Przecież ta gra była tak easy. Jak nikt nie patrzył, jak gram. Dlaczego on to złapał? Nigdy im się nie udawało. Może jakieś drużyny wybrałem przeciwników. Ja się tu plątam jak smród po gaciach. Pięknie! Nie wiedziałem, że on już przyjął. Dobra, weź to rzuć gdzieś. Hop. O! Praca kamery to jest też fajna. A czy akurat to jest w porządku. Tylko ta mechanika jest taka dość śmieszna. To jak sobie to piłkę oni przyjmują, przyjmują, rozgrywają. Dobra, lecę, obrońców strzelę. Albo nie, może aż takich cudów nie będę robił. Okej. Okay. Polecimy tak. No nie, dlaczego teraz za każdym razem za wysoko strzelają? Od razu spalony. Pięknie, panowie. Okej. Okay. Wystarczy kółeczko zrobić, a oni już się gubią. Strzelaj, strzelaj, strzelaj! Tak pięknie było. Opa! Nie przypominam sobie, żebym coś kliknął, ale on podał. Także spoko. Dziwne to było. Ha-ha! Ale go zrobiłem. Strzelamy! Dalej za daleko, muszę wejść w to pole karne. Bo on coś za wysoko strzela z tej odległości. O, mam piłeczkę. Wreszcie mi się udało odebrać. Biegnij, hopie, biegnij! Oj, nie tu strzałkę, chciałem do góry, a poszedłem do niego. Kurde, niepotrzebnie to wybiłem. Bramkarz nie wie co robić. Nie, nie, nie w tą stronę! Kurde, co ja zrobiłem? Koniec połowy. Jejku, było tak dobrze. Wystarczyło tylko strzelić w tym momencie. Przegrywam 2-0. Jak on ma minę. Dobra, oni zaczynają. A ja jestem z prawej. Zresztą co widać po zachowaniu zawodników, że jestem z prawej. To nie muszę mówić. Okej. Okay. Dobra, dawaj tą piłkę. Dziękuję. Ty jesteś sam, to idź z tą piłką. O kurde, ale to zrobili. No już mi zebrali. Ja na dupie jakiś obrót zrobił, a piłki nie odebrał. Wow! Cóż to było za zagranie. Wszyscy są obstawieni oczywiście. Czy on do kogoś poda? Ta. Potknął się. Jest dla mnie. Jej, jakie to jest fajne. Chciałbym w to z kimś zagrał na tym. Na dwie osoby, ale nie mam z kim za bardzo na ten moment. Więc tak smutno. Czy ja coś dzisiaj strzelę? Co ja wybrałem za drużynę, która zawsze wali za wysoko te piłki? No nie, no nie! Kurde, co oni tak tutaj? Właśnie to jest najgorsze tutaj, że w tej grze, że jak przeciwnicy dostaną piłkę, to oni tak szybkimi podaniami tak szybko podają i tej piłki zaraz nie ma. Nawet ciężko ją odzyskać. Co to on w jajka dostał? Tak wyglądało to. Ajajaj. Mogę tak się koło niego pokrzątać, ale to chyba niewiele mi da. Kurde.
Nie! Dobrze, że to było tak na wprost, po prostu. Kurde, ja nie chcę z takim wynikiem skończyć tego odcinka. Aha, za wcześnie kliknąłem i on od razu podał. No nic, to podaj tu do kogoś. Przy tym kółku od zawodnika są ogólnie takie strzałeczki, gdzie może on bezpiecznie podać. Na zielono to chyba jest najlepsze podanie. Dośrodkowanie i gol! Serio? To był taki kąt, że ja nie wierzyłem, że to w ogóle wejdzie. No dobra, nie jest już zero. Ale niewiele mi już zostało minut. Mam nadzieję, że uda się jeszcze coś ustrzelić. Ale pięknie było, była taka fajna akcja, a nie tylko po prostu, że biegnę. Dobra, leć, panie. Może przynajmniej uda mi się zremisować. Choć na razie się nie zapowiada. No weźcie te piłki, odbierajcie. A, nie trafił, dobrze. Będzie za niego? Tak. Ale on już wiedział o tym. Tak fajnie ta piłka przeskoczyła w momencie, gdy się do niej zbliżył. Dobrze, leć, leć, hopie, leć. Wlecisz tu. I będzie gol. Pięknie! No i mamy już 2-2, więc jest bardzo ładna droga, żeby wygrać. Dobrze, oni się tu denerwują. Jak biegną. Ani jednej powtórki nie obejrzałem. Przydałby się chociaż jedną zobaczyć. No zaczynajcie, panowie, zaczynajcie. No. O, o, coś się tam dzieje. Oj, w dupę dostałem. Ojej. Okej, ci zawodnicy są... Który ma piłkę? Dlaczego ten zawodnik się we mnie wlepił i w momencie, gdy podałem, to dostał piłką? No i nie mogłem mu jakoś tej piłki odebrać. Tam biegał, biegał, a... Chyba, że jeszcze innym guzikiem się to robi, ale nie, to się robi o tym, co robię. Okej, okay. Samotnie biegnę z tą piłką. Dobrze, dzięki, żeś się położył. Oj, przekombinowałem. Nie! Ojejku, nie, 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 nie! Nie, 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 nie. Zawijać się wokół tych zawodników. Zawijać się. Kurde. Troszeczkę mulnie działa... Co tu mulnie działa? Co to było? Sobie, ja naprawdę to zrobiłem. Udałem przeciwnikowi piłkę, a ten sobie strzelił. Jeszcze się cieszę z tego. Tak, złapał ją tutaj. Nogami. Biegnie, biegnie. I go! Ojej, jakie to smutne. Dobra, leci, leci samotna akcja. No nie, meczu brakło. Załamał się. Ja też tak powinienem za mecz się cieszyć. Posiadanie piłki, Niemcy. Miałem większe posiadanie piłki, to mi się podoba. Faule. Tamci mieli jeden, spalone mieli dwa. Dziwne, że ja nie miałem spalonego. A, bo nie podawałem i nie miałem tych. Strzały na bramkę. Miałem 15, oni mieli 13. To w sumie... Moja wina, że po prostu te strzały były nie skuteczne. No i dobra. No i to by było na tyle w tym odcinku, w tym filmie. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w kolejnych.